Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Witam nowych odbiorców i tych starych. Witam Was serdecznie i zapraszam do subskrybowania i komentowania mojego kanału. Ale w dzisiejszym odcinku przychodzę, słuchajcie, z takim bardzo ważnym tematem, a mianowicie zapachami do pracy. Wiadomo, że wybór zapachu do pracy jest bardzo ważnym krokiem, gdyż otaczamy się innymi ludźmi i też musimy też zważać tutaj na innych, jak oni, może nie to, że odbierają ten zapach, ale w zasadzie jak na nich działa, bo perfumy, które są bardzo przytłaczające, wiemy ze swojego doświadczenia i pewnie Wy, kiedy jedziecie w zatłoczonym autobusie, czy tramwaju, czy właśnie metrze, kiedy ktoś jest spryskanym bardzo intensywnym zapachem, jak to źle oddziałuje czasem na ludzi. Wiadomo, że my też otaczamy się tym zapachem, więc w pracy chcemy się czuć dobrze i jakby przyciągać też taki dobry vibe od tutaj ludzi, którzy do nas przychodzą, bądź jeżeli pracujemy właśnie tak jak ja w retail, którzy jakby no są skazani na ten zapach cały czas, więc to jest bardzo ważny temat, bardzo ważny krok wyboru tego właśnie zapachu i dzisiejszy odcinek będzie właśnie o takim doborze zapachu do pracy. Które ja Wam dzisiaj pokażę, będą zapachy bardzo zróżnicowane, ale wiadomo, będziemy tu oscylować w kierunku zapachów, słuchajcie, klasycznych. Dlaczego klasycznych? One się najbardziej sprawdzają. Ja nie jestem zwolennikiem, ja wiem, że niektóre osoby lubią opium, lubią właśnie tutaj takie zapachy jak szalimar i różne inne, które są generalnie bardzo mocne. W zasadzie pH też działa tutaj na odbiór tych perfumów, ale myślę, że to jest czasem przesada i ja osobiście nie lubię takich esencjonalnych, bardzo mocnych, arabskich perfum, kiedy na przykład osoby niektóre aż tak mocno są spryskane, ale oczywiście to jest jakby sugestia taka indywidualna, indywidualny odbiór. Natomiast ja skupię się tutaj na takich mega zapachach polecanych, klasycznych, bardzo pięknych, esencjonalnych, ale idących w taką właśnie nutą, takie nuty właśnie, kiedy każdy odbiera je jakby bardzo pozytywnie. Pierwszym zapachem, pewnie nie będziecie zdziwione, ja tu wybrałam przepiękny zapach Lancôme La Vie Belle. Słuchajcie, ja mam edycję La Eau, nie mam tej klasycznej, ale ja mam bardzo duży do niej sentyment i ona jest przepiękna, słuchajcie. I tutaj właśnie przypominając właśnie Wam o nutach, ten zapach był z 2012, ale słuchajcie, teraz wyszła nowa wersja, chyba się nazywa Solar i słuchajcie, ja ją testowałam, mi się nie podoba osobiście, ale mam kilka próbek, tutaj właśnie przyniosłam z pracy i Wam pokażę takie moje nowe nabytki, także na pewno zasubskrybujcie kanał i zostańcie ze mną. No ale wracając tutaj do pięknego La Vie Belle, słuchajcie, ten zapach ma w sobie właśnie taką nutę porzeczki, pięknej gruszki, jest też irys, więc nadaje taki właśnie pudrowy, przemiły zapach. Jest jaśmin, ale w takiej okrojonej jakby nucie. Jest też kwiat pomarańczy, słuchajcie, ta pralinka jest przecudna, wanilia, patchouli i bobtonka. Ja lubię też tą wersję La Eau, ona jest trochę świeższa, słuchajcie, ale zawsze bardzo miło mi się kojarzy. Przepiękna buteleczka i ja myślę, że te perfumy oddziałują właśnie nie tylko na kobiety, na mężczyzn, że one są zmysłowe, bardzo kobiece, ale jednocześnie bardzo klasyczne, bardzo miłe w odbiorze, więc na pewno osoby, które pachną tymi perfumami, zbierają dużo, dużo komplementów. Następnym zapachem, słuchajcie, i myślę, że nie będziecie tutaj zdziwione, to oczywiście jest niedościgniony Coco Mademoiselle. Tak jak zrobiłam odcinek właśnie tutaj o top 6 perfum Chanel, jeśli jeszcze nie obejrzeliście, zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. To są perfumy ponadczasowe, zawsze kojarzące się z dobrym smakiem, z dobrym gustem, z dobrym odbiorem i właśnie z taką dynamiczną osobą, ja bym powiedziała właśnie, może nie biurową, pracującą w biurze, ale właśnie taką elegancką i bardzo zaradną, dynamiczną osobą, która no, jest elegancko ubrana, zna najnowsze trendy i zawsze kuruje w takich ponadczasowych zapachach, ale
bardzo charakterystycznych, takich, kiedy każdy rozpoznaje. Zapach z 2001 roku, słuchajcie, chyba nie pobije żadnego klasyka, aczkolwiek mam jeden zaraz w zanadrzu, który Wam pokażę, który uważam, że też kojarzy się bardzo pozytywnie i jest właśnie, ewokuje właśnie podobny obraz właśnie tej kobiety sukcesu. Ale wracając tutaj, Coco Mademoiselle, słuchajcie, jest oczywiście turecka róża, jest tu kwiat pomarańczy, jest kwiat mandarynki, jest patchouli, jest wanilia, jest yang yang, jest też piżmo oczywiście i oponax. Słuchajcie, ten zapach dla mnie od początku pracy w Perfumerii kojarzy się bardzo przyjemnie i tak jak wcześniej to opisałam, z takimi osobami, ludźmi sukcesu i którzy pracują właśnie w biurach bądź na takich wysokich stanowiskach i są zawsze bardzo eleganckie i nawet bym powiedziała, głównym ich designerem jest zawsze Coco Chanel. Ja tak zauważyłam, pracując w perfumerii, że zazwyczaj właśnie to są osoby też starsze, ale właśnie na takich dystyngowanych stanowiskach. Także to, powiem Wam, nie może zabraknąć właśnie tych perfum w tej mojej odsłonie, tych perfum niesamowitych do pracy. Następnym tutaj perfumem, też nie jesteście zdziwione, jest oczywiście Miss Dior. Ja bym tu kierowała się bardziej w kierunku Miss Dior, ogólnie całej tej linii, słuchajcie, ale ja też osobiście tu wybrałam Absolutely Blooming, dlatego że on jest właśnie taki, słuchajcie, szampański, niesamowicie klasyczny i już tutaj patrząc sobie na te właśnie, słuchajcie, nuty, które są. Nie mówiąc, nie wspominając, że ta butelka jest przepiękna, jedyne co mi przeszkadza, że ona jest taka, słuchajcie, masywna, to jest właśnie, znowu jest czerwona porzeczka, czarna porzeczka, jest też malina, pomegranate, jest pieprz taki piękno-różowy, zaokrąglający, jest przepiękna edycja róży majowej i peoni zmieszana z białym maskiem, z białym, przepraszam, tutaj piżmem. I oczywiście ta wersja z 2016 jest jakby powielana, słuchajcie, bo przecież jest i wersja Absolutely Blooming, Blooming Bouquet, który ja osobiście bardziej lubię i oczywiście klasyczne Miss Dior, bardziej pudrowe. Słuchajcie, to jest zapach, który on się zawsze sprawdzi w każdej pracy, niezależnie czy biurowej, czy jesteście otoczeni dużą ilością ludzi. I słuchajcie, to jest zapach taki, tak jak to określają, właśnie widziałam niektóre tutaj w filmach dziewczyn, które zajmują się perfumami, właśnie taki łapacz komplementów, bo on jest łapaczem, bo on jest bardzo sexy, przy tym jest klasycznym zapachem, ale sexy i takim właśnie bardzo, bym powiedziała, też dynamicznym jako Coco Mademoiselle, ale idzie bardziej w tą stronę taką słodką. Także ja Wam gorąco polecam. On jest bardzo fajny i kojarzy mi się bardzo zadbanymi i takimi dynamicznymi też kobietami. Zapachem, o którym powiedziałam wcześniej, że nie będziecie zawiedzone i chyba spodziewaliście się tego zapachu. Ja mam edycję, słuchajcie, Bloom, bo ona jest rzesia, jest właśnie taka fajna teraz dla mnie na wiosnę. Kto nie oglądał o zapachach top 7 zapachu na wiosnę, także zapraszam. Ten film jest, moim zdaniem, cieszy się dużą popularnością, a dlatego, że poszukujemy właśnie takich świeżych zapachów na wiosnę. No ale tu wracając do Flower Bomb, ja po prostu kocham ten zapach. Moja pierwsza przygoda właśnie z tym zapachem była taka, że ja nie lubiłam go bardzo. Uważam, że jest taki w stronę Angela, bardziej gourmandnie i że ten zapach nie będzie, nigdy nie przyjmie się właśnie tutaj na mojej skórze. A to wręcz przeciwnie, niespodzianka. Ja później zbierałam specjalne edycje. Nawet mam taki zbiór miniaturek, może Wam kiedyś pokażę, odnośnie właśnie tu Flower Bomb. Słuchajcie, ten zapach był wielokrotnie nagradzany, wielokrotnie właśnie zbierał takie bardzo dobre recenzje, review i nagrody. Między innymi tutaj The Award Best National Advertising Campaign z 2006, ale oczywiście to jest może taka mniej sugestywna nagroda, ale naprawdę, słuchajcie, to jest zapach, który kiedy jesteśmy spryskane, nie sposób nie dostać komplementu, nie sposób właśnie nie zostać zauważonym. I słuchajcie, jest bardzo elegancki, ja bym powiedziała właśnie taki
takim wabikiem, takim sensualnym, przepięknym zapachem dla kobiety, która jest bardzo kreatywna i pracuje właśnie być może na takich wysokich też stanowiskach kreatywnych. Ale co jest w niej, co jest właśnie w tych perfumach takiego nietypowego? Słuchajcie, przede wszystkim jest osmantus, jest też specjalny rodzaj herbaty i ta herbata mnie też tu ujmuje, ona gdzieś tam wypływa na mnie. Jest też bergamotka, orchidea, przepiękna królewska orchidea. Słuchajcie, kwiat pomarańczy, paczula, wanilia, frezja i specjalna afrykańska odmiana tutaj orange flower, czyli właśnie taki pomarańczy. Słuchajcie, ten zapach, ja sobie tak go przypomnę, jest po prostu nieziemski. Dla mnie on jest nieziemski. Każda odsłona, czy to jest to Bloom, czy to klasyczna, jest po prostu nieziemsko, sensualna, bardzo sexy, ale jednocześnie bardzo taka może nie pudrowa, ale idąca w taki wabiącą nutę, która, taką aurę, która nas otacza i kiedy przychodzimy, to wiadomo, że każdy nas czuje. One nie są negatywnie odbierane, więc nawet jeżeli one czasem są intensywne, a taką jest właśnie wersja ta klasyczna, one nie przytłaczają i ludzie, którzy z Wami pracują, czują się dobrze, także ja Wam gorąco polecam. Natomiast tym zapachem, który prawdopodobnie nie będziecie znowu zdziwione, jest tutaj zapach Jimmy Choo, ten klasyczny Jimmy Choo. Ja mam tu odsłonę Eau de Toilette, czyli tą delikatniejszą, ale mam też tą Eau de Parfum, tą pierwszą. Słuchajcie, to jest taki sam zapach, bardzo podobny, jakby działa taka sama rodzina, jak właśnie Flower Bomb z Victoria and Rolf. I słuchajcie, tu jest znowu orchidea, tu jest gruszka, tu jest mandarynka, zielone takie fajne nuty. Słuchajcie, jest taki posmak toffee, więc on jest znowu takim gourmand, bym powiedziała, ale bardziej rześkim zapachem. I słuchajcie, on został stworzony w 2011 roku i moim zdaniem mój odbiór tych perfum, one są bardzo uwodzicielskie, bardzo świeże, ale też takie esencjonalne i słodkie. Natomiast osoby, które przebywają, na pewno zwrócą na nas uwagę i od razu rozpoznają, słuchajcie, ten przepiękny wabiąc, tą przepiękną wabiącą otoczkę. Ja wiem, że pamiętam, jak ja się nim pryskałam, to każdy rozpoznawał od razu, że idę, bo wiedział, że lubię ten zapach. I dostawam bardzo dużo też komplementów tutaj, bo słuchajcie, ten toffee z tą właśnie tutaj, z tą nutą kwiatową, on i z tą taką wibrującą gruszką jest niesamowicie elektryzujący, być może nie elektryzujący, ale taki energiczny i wabiący, ale gwarantuję Wam, że ubierając go do pracy, każdy Was dostrzeże. Jest to taki zapach też, bym powiedziała, sukcesu, eleganckości i ponadczasowości. Tych perfumach takich sexy, flexy. Tutaj jest nowa odsłona Karoliny Herrery, Very Good Girl, w tej czerwonej odsłonie. Ona została wypuszczona w tym roku. Specjalny odcinek jest na moim kanale o niej. Słuchajcie, i tu jest Lyshy, jest też czerwona porzeczka wibrująca z różanymi nutami i waniliowymi, wzmocniona vetiverem. Słuchajcie, to jest zapach, ja bym powiedziała, bardzo dynamiczny. Świetny do pracy, taki z otoczką trochę waty cukrowej, ja tu ją wyczuwam, natomiast on się bardzo pięknie układa na skórze i jest takim zapachem, bym powiedziała, biurowym, kiedy pracujemy właśnie w biurze, czy na przykład też tutaj otaczamy się dużą ilością osób, właśnie taki delikatny, gdzieś tam nas otaczający, taki właśnie uwodzący, zalotny, ale bardzo harmonijny, bym powiedziała, ten zapach jest. Także też Wam go gorąco polecam, zwłaszcza dla osób bardzo młodych. Ja myślę, że tu Karolina Herrera chyba poszła w kierunku takiej odbioru, takiej audiencji właśnie młodszych ludzi. Perfumem, wabikiem, zapach, o którym się mówi, jest YSL Yves Saint Laurent, tutaj właśnie Libre, który powstał w 2019, powstały jego nowe odsłony. Słuchajcie, ja ich nie wąchałam, mam ten zapach. On jest przeuroczy,
Ale ja bym powiedziała, że należy właśnie do takich uniseksów albo dla kobiety takiej dynamicznej, która jest też, ma dużo cech, bym powiedziała, może nawet męskich, chociaż nie bardzo, ale taka właśnie przedsiębiorcza kobieta. Tu są nuty właśnie czerwonej porzeczki, mandarynki, lawendy. Ja tej lawendy nie czuję, ale ona pewnie gdzieś tam jest ukryta. Jeszcze jest tu jaśmin, jest wanilia z Madagaskaru i cedar. Słuchajcie, to jest bardzo refleksyjna, zagadkowa odsłona. To jest zapach, słuchajcie, takiego trochę luksusu, ale takiego bardzo wysublimowanego, bardzo takiego, bym powiedziała, gdzieś tam na poboczu, ale jest to też taki zapach, ja bym powiedziała, ekskluzywny. I wydaje mi się, że właśnie dla osób takich bardziej stonowanych i wysublimowanych on się świetnie sprawdzi właśnie też do pracy. Słuchajcie, na pewno będziecie zauważone. A i osoby właśnie, które są spryskane tym zapachem, na pewno dają taką otoczkę właśnie takiej słonecznej odsłony, bo ten zapach trochę mi się kojarzy właśnie tutaj ze słońcem i też takimi zbliżającymi się wakacjami, więc jak najbardziej polecam tutaj dla każdego do pracy. I tak jak mówię, ten zapach jest bardzo specyficzny. Ciężko mi go opisać, słuchajcie, bo jest to zapach dla osoby być może takiej bardziej ułożonej, bardziej takiej właśnie refleksyjnej, ale jest to taki zapach właśnie na bogato i bardzo miły w odbiorze, także spokojnie, z ręką na sercu polecam właśnie Wam do pracy. Dwa ostatnie zapachy, które Wam tu pokażę. Pierwszy zapach to jest to maluśkie cacuszko. Dalsza część tutaj story, dalsza część opowieści właśnie o serii Beautiful, tutaj dla młodszych tutaj osoby, dla młodszej audiencji. To jest wersja Magnolia. Słuchajcie, ona jest teraz właśnie w sklepach lansowana, bo jej taki duży launch był, z tego co pamiętam, właśnie w lutym, kiedy jeszcze tutaj sklepy nie były otwarzane. To jest, powiem Wam, bardzo kobiecy, playful, czyli taki nowoczesny, bardzo flirciarski zapach. Słuchajcie, tu są dwa rodzaje magnolii. Magnolia chińska i taka bardzo świeża, ścięta magnolia. Jest też tutaj taka słoneczna odmiana mandarynki i gardenii. I oczywiście jest też róża turecka i piżmo. Słuchajcie, ten zapach jest bardzo bogaty, ale jednocześnie, kiedy on się utlenia, daje właśnie taką trochę flirciarską, bardzo klasyczną nutę. Ja gorąco polecam właśnie do pracy dla kobiet, które lubią właśnie typowo kwiatowe zapachy i uwielbiają magnolię, bo ta magnolia jest bardzo bujna tutaj i naprawdę wyraźnie akcentuje się na ciele. Ja Wam gorąco polecam. Moim zdaniem ten zapach jest trochę niedoceniony, ale jeżeli będziecie w perfumerii, koniecznie go spróbujcie. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych odsłon i świetna propozycja właśnie do pracy. No i słuchajcie, ostatnim tutaj perfumem, o którym Wam powiem, jest Niedościgniona Flora z Gucci. To jest zapach, który zawsze mi się kojarzył właśnie z pięknym zapachem, z pięknym odbiorem w pracy. Jest to zapach, słuchajcie, słodki, bardzo bogaty, bardzo też eteryczny, bo za nami idzie taka kwintesencja, ja bym powiedziała, dynamiczności i elegancji. Ten zapach został stworzony w 2010 roku. Jest tu peonię, ją uwielbiam. Jest mandarynka, róża, osmantus, drzewo sandałowe i troszkę pieprzu, więc jest taki pazurek. Ale słuchajcie, ja uważam, że ten zapach jest, nie wiem czemu, zapomniany. To jest świetny zapach na każdą okazję, świetny zapach właśnie do pracy, kiedy chcemy czuć się dynamicznie, w dobrym nastroju, słonecznie i bardzo, bardzo tak jakby naenergizowane, a przy tym jest bardzo przyjemny w odbiorze dla osób. Na pewno zbierzecie dużo komplementów, bo on ma tą słodycz taką nietypową. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych edycji Gucci, także jeżeli chcecie takiej szampańskiej, dynamicznej, sensualnej odsłony, to gorąco Wam właśnie polecam tą przepiękną, eteryczną odsłonę od Gucci.
I słuchajcie, to by było na dzisiaj to wszystko. Ja, tak jak Wam powiedziałam, ja mam tu kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, między innymi z Erin, słuchajcie, bo w końcu zapoznałam się z zapachami z Erin, one są przecudne, jest tyle odsłon, ja mam tu niektóre próbki i jeżeli chcecie, zrobię taki odcinek właśnie testowania tych perfum Erin i Wam tu pokażę. Nie mam ich pełnowymiarowych, mam chyba dwie tylko butelki pełnowymiarowe i na pewno Wam je pokażę. Mam też tutaj nowości z strony Forda i też bym chciała Wam pokazać, także koniecznie dajcie znać, czy chcecie taką odsłonę. Oczywiście zostańcie ze mną na kanale. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentarzy, się cieszę z każdych komentarzy i do lajków. I następny taki odcinek planuję sobie, słuchajcie, bo robi się coraz cieplej, właśnie polecić Wam tu zapachy na lato. Także serdecznie Was zapraszam do następnego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa.